Dzień dobry wszystkim, jest niedziela, dzisiaj nie wiem, który jest kwietnia, nieistotne. Jak widać i słychać, dopiero wstałem, dosłownie jakieś 3 minuty temu, więc nie wiem, czy to jest dobry pomysł pokazywać moją twarz. No ale jestem już ubrany, jest godzina 6, nie wiem, czy już wspomniałem. Jeszcze się nie obudziłem, więc nie wiem za bardzo, co mówię. Wróciłem, skończyłem już biegać. Biegałem przez 30 albo 35 minut, coś koło tego. Najpierw zrobiłem 15 minut takiego dosyć szybkiego truchtu i potem zrobiłem 15 minut interwałów. Jestem już umyty. Nie będę wam lepiej pokazywał mojego pokoju, bo jest straszny burdel. Dlatego jest jeden kąt filmowania, bo no okno raczej się nie pobrudzi, znaczy może, ale dobra, zostawmy ten temat. Więc tak, byłem biegać. Wziąłem 300 mg kofeiny. Niedługo, powiedzmy w ciągu jakiejś godziny, wypiję kreatynę z glutaminą. No obecnie stosuję Storma. Glutaminę mam Optimum Nutrition, tam takie większe pudełeczko kupiłem za 130 zł. Także dosyć drogo, ale jest glutamina. Dobra, teraz... Aha, jeszcze taka... Takie jedno pytanie, znaczy wskazówka, właściwie wskazówka, wskazówka od Rafała, uwaga. Założenia diety IF są dosyć proste, ale ja stosuję coś takiego, że jeżeli w ciągu tego okna postu muszę coś zjeść, muszę coś przyswoić, jestem w takiej sytuacji, że tam powiedzmy zjem coś, co ma jakieś kalorie i już ten post się przerywa, to żeby się nie zamęczać i nie zadręczać myślami, że o, zawaliłem dietę, i żeby po prostu nie skopać tego jeszcze bardziej, to znaczy, żeby po prostu nie zjeść więcej syfu i żeby tej diety nie złamać zupełnie, przechodzę na tak zwane awaryjne myślenie. A co to jest awaryjne myślenie? Awaryjne myślenie to jest w moim przypadku inne założenie, już pomijając założenia diety IF, żeby w ciągu 24 godzin przyswoić potrzebne makroskładniki i potrzebne kalorie, potrzebne do osiągnięcia zamierzonego, założonego celu. I to jest moje tak zwane awaryjne myślenie, właśnie jeżeli złamię okno, to żeby nie zawalić diety do końca po prostu i żeby nie oszaleć z powodu wyrzutów sumienia, no bo wiadomo, w życiu codziennym to może po prostu sprawić problem, jeżeli właśnie coś nam się nie uda i tak dalej, bo to jest normalne, jesteśmy ludźmi, że czasem się coś nie udaje. Chodzi o to, żeby mieć właśnie jakieś tego typu plany awaryjne, które ratują sytuację. I to jest moje takie. I to jest mentalnie odpoczynek i mentalnie po prostu taka, powiedzmy, ucieczka w bezpieczne miejsce. Dobra, starczy gadania póki co. Teraz zapraszam do kuchni i pokażę wam, co zrobiłem na cały dzień bycia poza domem. Więc jedzenie na drodze albo jedzenie poza domem nie musi być wcale trudne. Chyba że chcecie mieć coś naprawdę smacznego, przepysznego, wykwintnego i wymyślnego, wtedy sobie sami komplikujecie sprawę. Ja staram się trzymać to dosyć prosto, dosyć łatwo, nie utrudniam sobie specjalnie, bo przecież chodzi o to, żeby zjeść swoje makroskładniki, żeby się nie męczyć przy tym za bardzo, więc zrobienie jedzenia z wykorzystaniem mojej mamy zajęło mi jakieś 15 minut albo nawet 10 minut. No ale w końcu po to się ma rodziców, żeby czasami móc wykorzystać. Żartuję oczywiście. Więc moje jedzenie nie jest zbyt skomplikowane. Tutaj tak. Tutaj jest 100 gram płatków owsianych zalanych wodą. I do tego jest 10 jajek, w tym 3 żółtka i 2 banany. Tutaj jest... to są kanapki moje. To jest obiad, to jest drugie danie, to było śniadanie. Kanapki, jabłuszko malutkie i tutaj wspaniałe danie, nie wiem czy jedną ręką, o, dam radę. Gotowany kurczak 500 gram z odrobiną keczupu, no bo no suchego to sorry, no nie dam rady zjeść. To jest moja kolacja, 2 serki wiejskie light, 50 gram miodu, tutaj widać miód. Zjem go sobie łyżeczką później razem właśnie z serkami w drodze. No i cała butelka Pepsi Light, którą pewnie tak wydoję w ciągu godziny. Także tak się prezentuje mój po prostu dzień jedzenia.
I makro są mniej więcej, kurczę, nie policzyłem. Tak więc już policzyłem i moje makro wyglądają: białko 220 gram, tłuszcze 52 gramy, węglowodany 254 gramy. No jestem, przypominam, jestem na redukcji. Jest to około na chwilę obecną minus 25% dla mnie, więc całkiem sporo. No, dobra, więc jak widać, nie jestem już w domu. Jest godzina 7.55, za pół godziny mam autobus. Jest niedziela, więc jest trochę problem, bo poszedłem na przystanek autobusowy i autobusik oczywiście sprzed nosa mi pojechał, więc teraz jestem na tramwajowym. No i zobaczymy, jak idzie. Zobaczmy, o której jest tramwaj. 7.56, niedziela. Trochę słabo, będę musiał troszeczkę się pośpieszyć na ten autobusik. Podróżuję polskim busem. Polskim busem, jako że jest tanio i dosyć szybko. Oczywiście nie ma tam internetu. Znaczy jest, ale tak nie bardzo działa. Jak widać, jestem obwieszony trochę. Mam torbę. Także pogoda jest naprawdę fajna. Naprawdę ładna. Ale ja następne 5 godzin będę się opalał zza szyby autobusu. Także jestem naprawdę niezwykle zadowolony z tego powodu. Więc mam chwilę przerwy, dojechaliśmy do Ostródy. Dwie rzeczy. Jedna rzecz to spadł mi korek od Pepsi. I się konkretnie pierdolnąłem w jakąś plastikową część fotela. Mam nadzieję, że nie będę miał lima. Druga sprawa to jest godzina 10. Wstałem o godzinie 6. Jeszcze nic nie jadłem, jestem naprawdę, naprawdę, naprawdę głodny. Ale właśnie o to chodzi, żeby w takich chwilach jak ta odciągać po prostu swoje myśli od jedzenia, zajmować się czymś, być produktywnym. Nie wiem, ja na przykład teraz nie mam za dużo możliwości, więc słucham muzyki i po prostu czytam materiały, jakie mam do nauki. No i tak odciągam po prostu się od myśli o jedzeniu. Także... No jeszcze mi 3 godziny do Warszawy zostały. Nie lubię Warszawy, a to z tego powodu, że będąc tutaj od pół godziny, od 30 minut, zgubiłem się już jakieś 5 albo 6 razy. Cudownie. Dobra, posiłki w drodze, część druga. Jestem w tej chwili w miejscu, gdzie jest sporo ludzi, więc trochę mi głupio to robić, no ale trudno. Jest godzina 16. 16 to jest akurat mój drugi posiłek. Mam ze sobą kurczaka, którego wam wcześniej pokazywałem. Moje kanapki, pyszne kanapki. I duże jabłko. No i Pepsi Light, żeby zapijać smak pysznego kurczaka. Także to jest mój drugi posiłek. I ludzie się patrzą, ludzie się zawsze patrzą. Ale chodzi o to, żeby
pokonać to i przełamać to. Słuchajcie, ja już się na tyle przyzwyczaiłem do jedzenia z pudełek i do po prostu, no zobaczcie jak to wygląda, to jest pół chleba po prostu. I ludzie się na to patrzą, jasne, że się patrzą, tak samo jak się patrzą na mnie teraz, jak to nagrywam. Ale chodzi o to, żeby nie przejmować się tym, bo z reguły jest tak, że jak ludzie patrzą na to, co robisz, to oznacza, że coś właściwie robisz, robisz coś, do czego ludzie nie przywykli, robisz coś innego, coś nienormalnego i w większości przypadków ludzie po prostu patrzą, bo są ciekawi tego, co robisz i nic się za tym z reguły nie kryje, tylko po prostu zwykła ciekawość, taka małpia ciekawość, że tak powiem brzydko. No, także pyszny kurczak, pyszne kanapki. Rewelacja. Chodzi o to, żeby przyswoić kalorie. Trzeba kupić wodę na drogę. Woda na drogę. Jest woda, tylko teraz kwestia wyboru wody. Ciężki wybór. Zaszaleję i kupię chyba taką. Jest w jedynym miejscu, gdzie jeszcze przez jakieś 40 minut będzie świeciło słońce. Jest godzina 18:20, mam jeszcze ponad godzinę do autobusu. A że jest 18:20, jako że jest taka godzina, to znaczy, że jest czas kolacji. A co mam na kolację? Jak już widzieliście wcześniej, mam dwa serki wiejskie. I mam 50 gram miodu. Także jak widzicie, można mieć posiłek na drodze. Albo poza domem. I można o to zadbać. Wystarczy, że się chce. Bo jak się komuś nie chce, to zawsze znajdzie. Aha, właśnie. Dwie informacje. Spotkałem dzisiaj, nie zgadniecie kogo spotkałem. Spotkałem jedną osobę z kanału Warszawski Koks. Nie będę mówił kogo. I spotkałem jednego fana, nie wiem czy to można tak nazwać. Ale spotkałem jedną osobę, która mnie poznała po prostu. Jestem zdziwiony, szczerze mówiąc, troszeczkę i jednocześnie mile zaskoczony. No bo fajnie jak ktoś się pozna, nie? Szczególnie w takim dużym mieście. Co za przypadek, żeśmy się spotkali z Koksem. Serek wiejski, jak to serek? W sumie całkiem dobry. Pełno robaków. Tak wygląda moja kolacja w otoczeniu natury, nie zupełnie, ale poniekąd. I
Gdańsku będę gdzieś tak koło... Gdzieś tak koło 12:30 w nocy. Mam ze sobą krótkie spodenki, no i co? I do domu. Mógłbym wrócić autobusem, ale nie chcę mi się czekać na nocny autobus, więc wrócę sobie biegiem. Czemu nie? Wieczorne cardio. Zajebiście lubię miód. Ekstra sprawa, miód. No i tyle.